No, rusz Tymek i do dzieła. Ten facet to Bent E. Znana postać na placu budowy. Nieoficjalny przedstawiciel BHP. Nie ma sensu wyzywać łopaty za najgorsze, kiedy zajmuje się do śmierci. Mądry, doświadczony, efektywny. I bardzo, bardzo szybki. Zna wszystkie przejścia na skrót. Nazywam się Bendy, jestem brukarzem. Właśnie tu układam parę kamieni. Puzzle dla profesjonalistów. Ale co z bezpieczeństwem? Bezpieczeństwem? Tutaj! No problemos? Pytają się, co z bezpieczeństwem. Widzicie? On ma kask ochrony na głowie. Można powiedzieć, takie są reguły, że co dzień trzeba nosić ten kask. Tak. Dlaczego nie masz hełmu, Bente? Nie, nie mam, bo robota musi szybko. Sam popatrz, kładziemy kamień. Hej, kładziemy kamień. Hej, hej, tak trzeba mieć hełm. Jeździ się też 130 na autostradzie. Nie zawsze się na to ma czas, nie? To nie jest sklep z porcelaną, nie? Trzeba codziennie coś dźwigać i postawię wymagania. Trzeba klęczeć do góry i na dół przez cały dzień, faktycznie. Można używać ochraniaczy na kolana, ale jest dużo razy w ciągu dnia na kolana i z powrotem, no i nie jest to gra w hokeja, nie? Nie, jasne, przenosi się kilka ładnych kilogramów w ciągu dnia, ale jestem wytrenowany, mamy też akord, który trzeba wykonać, no nie? Czasami trochę boli w krzyżu, ale trzeba to przeczekać. To nie praca dla dzieci, chociaż tak można pomyśleć. Ha! Przeniesiemy go? Yeah. Właśnie. Ops, brakuje połówki. Zaczynamy od początku. To tak jak w puzzlach. Spokojnie. Bente ma pełną kontrolę. Wiesz, pomimo tych całych puzzli, to są to puzzle dla dorosłych. Odpowiedni wymiar i rozwali się je na połowę. W ten sposób. Nie zapomnij o tym. Okulary ochronne. No tak, być może chcę. Niedaleko do Sylwestra. Kiedy się rozłupuje taki kamień, to jest to niebezpieczne, zwłaszcza dla tych, co stoją z obok. Gapie się i nic nie robią. Tobie by się przydały takie okulary. Widzisz, ja kupię taki kamień. Każdy głupi widzi, odpryski latają na wszystkie strony. Nie? Niebezpieczne dla tych wokół mnie. Grawitacja. Każdy kamień spada na dół. Leci na dół. Klocki pasują. Nie. Okej, okay, bezpieczeństwo tu, bezpieczeństwo tam. Przecież trzeba pracować. Może strzyka czasem w kolanach albo w krzyżu i tak dalej. Mój Boże, przecież to jest... Czego połówka i pół godziny na boku nie zdołałoby załatwić, nie? To ochraniacze na kolana, kaski i wiele innych rzeczy. Jeśli będziemy uważać, to nic złego się nie stanie. Naprawdę. Można dużo gadać na temat zanieczyszczenia i zmian klimatu. A co mają na to powiedzieć ci w Chinach? No jasne, że jak się brukuje ulicę, to podróżuje się tu i tam. Kamienie trzeba kłaść w miastach, na wsi, miasteczkach i... Oczywiście środki bezpieczeństwa trzeba tylko myśleć. To też bardzo ważne, że mieć jakieś tam ogrodzenie. Taki zderzak na przykład jest dość twardy, kiedy ci wylezie między żebra. No tak, dużo mówi się o spalinach samochodowych. Każdy ma samochód, który zanieczyszcza. Łazimy w tych spalinach cały dzień. Zobaczcie kilka rozwiązań tu. Maska Dartha Vadera, jak ją nazywamy. No tak, to być może jest lekko przesadzone, ale należy się trochę nad tym zastanowić. O jednej rzeczy zapomnieliśmy. Zapomniałeś paska i szelek. Okej, spadamy. O, moment, przepraszam, dziękuję.